Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Świętej pamięci ksiądz kanonit Tadeusz Kondracki, urodzony 27 listopada 1940 roku w Ponarach. Zmarł tutaj w Rogitnie 29 sierpnia 2009 roku. Kustosz Rokitniańskiego Sanktuarium 1989-2009. Nasz kochany księży Tadeuszu, jak Tobie wiele zawdzięczamy. Nasz kapłanie serca Jezusa. Pamiętam, jak byłam tutaj pierwszy raz, grudzień 2001 roku, z listami księdza Michała Sopoćki, a to były książki, siostry od Jezusa Miłosiernego, które znał mój tato, przyjaciel księdza Michała Sopoćki, co założył tutaj ten klasztor. A nasz ksiądz Tadeusz, jak stwierdziłam, że to jest maska boska polityczna, bo koronowana była 18 czerwca. Tak jak związana z Hamburgiem. Tak jak konsekracja Bazyliki Mariackiej w Hamburgu 18 czerwca 1329 roku. 27 listopada, cudownego medalika. Już wtedy na świecie był ksiądz Jerzmanowski. A 4 lata potem, 27 listopada, urodził się mały Żil, wysłannik do Matki Boskiej, od Matki Boskiej do Piusa 12 dla ogłoszenia dogmatów niebowzięcia Matki Bożej. Matko Boża Wszechwładna, tutaj jesteś Królową Polski. 3 maj 2024. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski. Wspomóż nas, abyśmy otrzymali świętych kapłanów i tak jak święty był Benedykt V, którego 1060. rocznicę wyboru obchodzimy 22 maja tego roku. Matko Boże, patronko Królowo Polski i również Królowo Polskich Królów, Królowych. A tutaj to wszystko było własnością polskiej królowej opalińskiej, leszczyńskiej, której krewny był tutaj opatem cystersów. Niezwykła polska królowa, babcia świętej karmelitanki Teresy od świętego Augustyna, prababcia trzech królów polskich. A dzisiaj jest rocznica, jak urodziła się Twoja prawnuczka, księżniczka, która mają 30 lat, została zgilotynowana, a urodziła się 3 maja 1700. Została zgilotynowana 10 maja, w rocznicy, jak jej brat został wybrany królem Francji, a jego żona, prawnuczka Królowej Polski Eleonory, która miała ślub na Jasnej Górze 27 lutego 1670 roku, została żoną króla Korybuta Wiśniowieckiego, polskiego króla, którzy tak wielką czcią otaczali Matki Boskiej, obraz Królowej Polski. Kopię tego obrazu malowano w Konstantynopolu. Orzeł, który przypominał odrodzenie Królestwa Polskiego przez koronację 26 czerwca 1295 roku polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Wszystko Boże widzi. Boże, opatrzność serca Jezusowego. Taką koronkę podyktował nam Jezus.
17 września 1939 roku. To tak jak i apel 800 polskich kapłanów razem z biskupem Kozalem 17 września 1941 roku w Dachau, gdzie nie było żadnego wyzwolenia. A tutaj tą diecezją zarządzał od 15 sierpnia 1945 roku więzień Dachau, biskup Nowicki. Jezu, fantowi i nasz kochany księże Pluta, nasz biskupie Wilhelmie Pluta, módlcie się za nami.